4, 3, 2 i 1! Panie lekarze, chcieli gratulować zawodnicy i zawodniczymy szacowali na pracę. Pierwsi zawodnicy spodziewani są za mniej więcej godzinę na linii startowej. I druga grupa, prosimy o wielkie brawa! Witamy na starcie i strzał! Już za kilkanaście minut zapraszamy na start dziewiątki. Kolejny cykl zawodów sobygórski maraton rowerowy, jednocześnie Grand Prix Bielawy MTB w ramach Pucharu Strefy MTB. Na starcie myślę, że stanie dzisiaj rekordowa liczba uczestników, dokładnego potwierdzenia jeszcze nie mamy. Grupa Lincoln Electric przygotowała bardzo urozmaiconą, ciekawą trasę, pokazującą największe atrakcje naszych gór i jednocześnie trasę wymagającą dla zawodowców, ale także interesującą dla amatorów. Myślę, że to jest bardzo ciekawa promocja nie tylko Bielawy, naszych gór, ale także promocja sportu, zdrowego stylu życia. No, mam nadzieję, że wszyscy uczestnicy dojadą szczęśliwie na metę i nikt nie odniesie żadnych poważnych kontuzji. Startuję tu pierwszy raz. Organizacja widzę, że jest bezbłędna. Na trasie nie byłem w ogóle, startuję może być z Marcin, nie mam zwyczaju przejeżdżać trasy od początku. Nie robię żadnych objazdów, startuję z Marcinu. Także organizacyjnie jest wszystko ok. Jest mój pierwszy start w Bielawie. Natomiast jeśli chodzi o strefę MTB, jest to mój szósty czy siódmy start w rundzie MTB Sudet. Góry Sowie są moim ulubionym miejscem do upalania się po górach, po skałkach. Ulubiona trasa to są podjazdy, zjazdy, Zamek Grodno, Jezioro Byszczyckie. No i oczywiście wjazd na Wielką Sowę od strony Szybrówki, zjazd na Przełęcz. To są moje ulubione trasy, gdzie trenuję, można powiedzieć, do 2-3 razy tygodniowo. Poza Góry Sowie, Góry Wałbrzyskie. Raczej nie wyjeżdżam, chyba że tylko urlopowo na krótki czas. Na rowerze jeździmy od zawsze. Przez jakiś czas były motocykle, można powiedzieć, zaprzepaściłem rower na kosz motocykli, na motocrossu i cross country, ale widziałem, że jest to dobry sport. Powróciłem do swojej pasji z poprzednich lat, ścigania się na BMX-ach, po górkach, różnych tam kamyczkach. No i tak od 3 lat, można powiedzieć, rozpędzam się na rowerze w kołach, głównie MTB. Szosa nie, w ogóle także tylko MTB. Pochodzę z Wałbrzycha, natomiast mój klub, w którym startuję od roku czasu, jest właśnie z Walina, MTB Walin Team. Skolarstwo górskie uprawiam od 3 lat. W pucharze cyklu MTB Sudety startuję po raz trzeci. Uważam, że trasy tutaj w okolicy są świetnie przygotowane. Piękne okolice dla przyjezdnych. Warto tutaj u nas wystartować w tym cyklu, ponieważ można zobaczyć wiele ciekawych, fajnych miejsc, przeżyć fajną przygodę. Także zapraszam wszystkich na trasy w Góry Sowie, w Sudety i na cały puchar. Jeśli nie w tym roku, to w przyszłym, bo na pewno będzie powtórzone. Żeby przejechać nasze trasy i osiągnąć jakiś wynik, trzeba trochę potrenować, ale myślę, że każdy może się spróbować, każdy może wystartować w zawodach, bo trasy są i dla profesjonalistów, i dla całkowitych amatorów. Profesjonaliści oczywiście przejadą to szybko, sprawnie.
a amatorzy będą musieli troszeczkę pochodzić po górach, ale też mogą sprawdzić swoje siły i umiejętności. W tym sezonie planuję wystartować w pozostałych wszystkich rundach Pucharu Strefy MTB Sudet. Kolarstwo górskie traktuję jako zabawę, więc dla mnie osiągnięcie wyniku w pierwszej 50, setce jest sukcesem. Walczę raczej sam ze sobą. Góry sobie bardzo dobrze znam. Trasy Strefy MTB Sudety są bardzo wymagające. Fizycznie szczególnie, technicznie również. Jest co jechać. Trenuję wysoko w górach. Właśnie zjechałem 3 dni temu. Byłem w Libinio we Włoszech. Na wysokości 2000 metrów przebywałem tam 2 tygodnie i trenowałem do najważniejszych imprez. Od małego tata mi strzyknął tą pasję. Cała rodzina była sportowcami, jest. No więc najpierw narty biegowe, później wybrałem kolarstwo. Jeżdżę na międzynarodowe i ogólnopolskie. Do wyścigi.